Cześć, 16 grudnia, sobota, przegląd napraw, czas zacząć. Ale już jestem zmęczony po tych 2 tygodniach bez przerwy, bez dnia wolnego pracy. Tak niestety wyszło. Zawsze sobie co roku obiecuję, że jakoś to inaczej rozplanuję przed świętami, ale dużo osób prosi mnie, żeby coś wykonać jeszcze, żeby upchać, ucisnąć i wiecie co, i to się musi radykalnie niestety zmienić. Dlatego już od następnego roku tutaj będzie wszystko zapisywane i jakoś sensownie rozdzielane, żebym po prostu jakoś mógł funkcjonować normalnie, bez bólu żadnego. Słuchajcie, patrzcie. Tutaj były buty, całe podeszwy były rozklejone. Nie, nie te. Te były całe podeszwy rozklejone, widzicie? Jeszcze się nie obudziłem dobrze. Jest pokrojone, zaimpregnowana skóra jest tłuszczem, wywoskowane są i jeszcze pośmigają. Tutaj natomiast były fleki dorabiane. Tu są Dunlopy akurat niedorobione. One fajnie pasowały na tą długą podstawę. Skóra oczyszczona, natłuszczona, bardzo intensywnie natłuszczona. Ja ją natłuszczałem parę dni. I tutaj ze skóry samochodowej jest wyściółka z tyłu zrobiona, ponieważ było wydarte. Z takich bardziej ciekawych napraw to, no, to jest, nie wiem jaki to jest rozmiar, ale tu też nie piszę. A, ale tak, no, na żadnym nie piszę. No bardzo duże kapcie i ten klient aż tutaj to było. To było do góry, było zagięte normalnie. On aż chodzi tutaj na tym. Więc ja tutaj całą podeszwę nową będę robił z grubszej gumy takiej 3,5-4 mm. Natomiast tyły tutaj postaram się jeszcze odbudować, wypełnić, żeby były troszeczkę wyżej, żeby tak jakby przedłużyć tego kapcia. No i tutaj taka praca mnie czeka. Koszt tutaj około 300 zł, ale naprawdę są duże. Naprawdę duże. Nie wiem, czy nie będę musiał tutaj z przodu tej gumy ręcznie ponakuwać i parę szwów takich ręcznych zrobić, ale zobaczę. To się wszystko okaże, jak to się będzie tutaj trzymało do tego. To, co ostatnio robiłem, to słuchajcie, takie buty i niestety skóra się zaczęła drzeć. Zobaczcie sobie, jaka ta skóra jest wyblakła strasznie. Ona jest przesuszona, dlatego ta skóra się rozdziela, rozdziera, przedziera się. Jak jest bardzo sucha skóra, to drze się jak papier czasami. Dlatego warto to nawilżać. Słuchajcie, ja tutaj zrobiłem, czy to znowu będzie dobrze widać na tym telefonie. Wczoraj tutaj troszeczkę zrobiłem tym impregnatem olejowym, no i to znacznie, znacznie lepiej wygląda i w dotyku jest też bardziej nawilżone. Dlatego te buciki jeszcze dzisiaj postanowiłem, że jeszcze je nawilżę klientce, bo żeby były nawilżone. Ok, tutaj jeszcze mam przyjęte dwie pary butów do czyszczenia. Takie do czyszczenia, do poprawienia troszeczkę koloru. Jeszcze mam kozaki do zamszowe, takie wysokie do wyczyszczenia i do przemalowania. No, tam będę robił czyszczenie, później będzie na olewie, na skóra będzie musiała zostać nawilżona bardzo dobrze i później będzie to tak tylko subtelnie. Myślę, że malowane tak delikatnie, żeby za bardzo nie przesadzić farbą i to chyba będzie natryskowo robione, bo myślę, że po nawilżeniu ta skóra już będzie w lepszej, o wiele lepszej kondycji i nie będzie trzeba aż tak dużo malować, ale to się okaże po czyszczeniu i po nawilżeniu skóry. Słuchajcie, co tam jeszcze mam? Wam pokazać.
Aha, no takie podstawowe rzeczy jak zamki. Często zamki się wam tutaj prują, więc takie, widzę, że takie same jakieś proste robótki. Jeszcze przyjąłem buta Gino Rossi, który miał tutaj takie rozwalenie bardzo duże, ale to wam pokażę w następnym tygodniu, dlaczego ta skóra popękała i jak ten but wygląda. Dobrze. Słuchajcie, ja dzisiaj jestem troszeczkę do tyłu, zdrowotnie, zmęczony jestem strasznie. I króciutko tak, może nieskładnie, przepraszam. Ja tak zawsze z rana rozespany jestem, nie wiem co wam powiedzieć na bieżąco. Patrzę co tutaj mam i szybko kompletuję buty, co bym mógł wam pokazać. Bez żadnego większego przygotowania, po prostu to co mam to wam pokazuję. Tak więc życzę wam miłego przedświątecznego weekendu. Wiem, że teraz wszyscy będą szaleć po tych zakupach, po sklepach, więc życzę wam też trochę odpoczynku. Ja sobie jutro cały dzień przeznaczę na odpoczynek, więc będzie w końcu. W poniedziałek przyjdę z większą energią. Miłego weekendu. Cześć.